Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Perskiems, a to i witam was w kolejnym odcinku. Oczywiście kolejny odcinek z serii Farmer na Roll i dziś kolejne nowe nabytki i koszenie kukurydzy. No chyba jak już jest koszenie kukurydzy, to chyba każdy wie jaki nowy nabytek. Oczywiście przystawka i wózek do headeru. Także ja sobie tutaj już biorę headery do kukurydzy. Ogólnie ten nie jest do mojego kombajnu, ale myślę, że on da sobie na spokojnie radę. A nie chciałem też się bawić zbytnio w małe headery, tylko chciałem iść po prostu od razu w takie większe. Także biorę sobie właśnie tego za 57 tysięcy, 9-metrowy, także bierzemy go. I oczywiście jeszcze wózek. O, wyszłem. Dobra. Bierzemy ten tutaj sobie. Zmieniamy kolor oczywiście. Zielony, nie taki. Tu pisze, o taki właśnie. Za 9 tysięcy go kupujemy i zostało 20 tysięcy tylko. Nie jest duże. Spodziewałem się, że trochę, tak około 30 tysięcy zostanie, ale widzę, że mniej zostało, ale myślę, że pieniądze teraz już nie będą wydawane, bo będę musiał je przeznaczyć na przebudowę gospodarstwa. Dlatego też teraz chyba już nie będę mógł wydawać. Czekajcie, sobie tutaj trochę dam. Chyba jest dobrze, nie? Tak mi się coś wydaje. Czekajcie, nie. Jednak trochę chyba na przodu. Ale za mocno. Aha. Chyba nie wyjadę już. No nieźle. Niezły wózek, naprawdę. Z tymi wózkami tutaj jest zawsze problem. Nie wiem czemu. Ale właśnie zawsze jest problem z nimi. To jest po prostu masakra z tymi wózkami farmingu. Ja się nienawidzę z nimi bawić ogólnie. No i teraz po prostu marnujemy czas na bawę z wózkiem, na zabawę z wózkiem, naprawdę. Nie, jeszcze header do tego wszystkiego. Weźcie, miejcie z wózkiem. Naprawdę, to jest po prostu jakaś masakra. Żeby w te wózki się bawić. Widzicie, już 3 minuty mamy na to, abyśmy już mogli być na pola. Tak mam już na to stracone. W ogóle on się składa, czy nie? Nie składa. Aha. Mam nadzieję, że teraz już tak nie będzie. I chyba będę musiał sobie po prostu przejechać ciągnikiem, żeby ten wózek po prostu nim odjechać też. Bo jak tak będę miał się bawić, no to nie wiem, czy będę chciał się bawić po prostu. No teraz na przykład idzie normalnie. I teraz weź tutaj, głupi i mądry, nie? Dobra, ale najważniejsze jest to, że się udało. Dobra, włączymy sobie światło i podpinamy wózek. Może nie jest najlepiej, może w czasie drogi pewnie jeszcze spadnie, znając życie farmingu. Jak on spadnie, to ja się po prostu załamię. Dobra, pojedziemy sobie tędy. Ja mam po prostu nadzieję, że on nie spadnie. Też jadę teraz z zewnętrznej kamery, żeby go tutaj kontrolować, czy on spada, czy też nie. Ale ja się nigdy w wózki nie bawiłem, po prostu sobie ruch drogowy wyłączałem, ale chcę tutaj sobie zrobić tą serię na realnie, chcę tutaj grać, dlatego też tak nie będę robił już.
Ja się tutaj naprawdę staram realnie na tej, no w sumie na wszystkich seriach grać. A ile jeszcze tu podjedź? Widzisz, że z wózkiem jadę, mi tu jeszcze podjedzie. Dobra, gdzieś tutaj się na łące za chwilę rozłożymy właśnie. Znaczy nie łąka, to jest, no nie wiem jak to powiedzieć, to na pewno nie jest łąka. A tutaj się właśnie rozłożymy. Dobra, już tutaj możemy wjechać, a tutaj ogólnie dostałem pozwolenie od sąsiada, że mogę tutaj się rozłożyć, bo on i tak tutaj nie będzie wjeżdżał na razie na pole. Dobra, już kombajn też rozłożę. Żeby on już się tutaj był rozłożony i mógł tylko wjeżdżać. Gdzie teraz on? On fajnie, teraz on o wiele lepiej zeszedł. Co trąbisz? Tak, żeby tam nic nie jechało sprzeciwka. Dobra. Teraz wjeżdżamy tutaj już i będziemy kosić. No co trąbisz? Poczekaj jeszcze trochę. No tutaj jeszcze szybciej pójdzie pewnie robota, bo jest w końcu 9-metrowy header, więc tutaj naprawdę pójdzie robota tym headerem. Gdzie John sobie spokojnie daje radę z tym headerem, więc nie miałoby sensu, jakbym brał mniejszy. Następny odcinek już mam zaplanowany, że będzie orka. Najpierw muszę jeszcze to pole stależować. Pewnie też to zrobię na odcinku, trochę zacznę. Talerzowania. Zależy jak się wyrobię. Normalna prędkość, nie, John Deere'a z tym headerem, więc mówię, nie miałbym sensu, bo nie byłoby sensu brać mniejszego. A ja wam jeszcze tak przypomnę, żebyście zostawili subskrypcję, dzwoneczkiem oraz łapkę w górę. Wpadajcie na mojego Instagrama, Snapchata, fanpage'a, grupę Steam, kanał z logami, wszystkie linki macie w opisie. A jeśli ktoś by był ciekawy, jaką mam jednostkę, to też właśnie jest wszystko w opisie. Także zachęcam do czytania opisu, bo tam wszystko, a to wszystko się znajduje. Także właśnie zachęcam do czytania opisu. Mamy już nad 10 w farmingu, wyjmiemy sobie czas na 5, żeby to trochę szybciej leciał ten czas. No tutaj właśnie nie zobaczyłem, że nie było skoszone dopiero dziś przed odcinkiem. Sobie patrzę tutaj zasiane, nie jest kukurydza i nie wyrosła. Zapomniałem pewnie tu zasiać. To tam tylko jedno miejsce, to tam chyba nic nie zaszkodzi. Tak mi się wydaje. Dobra, już tutaj przejedziemy też. Zaraz już, żeby było na równo, to już to przejedziemy. Czemu nie mam dostępu i zaraz sobie to tutaj skosimy. W sumie mógłbym to pole mieć inaczej zrobione i chyba go właśnie też tak przerobię, że na ukos. Bo to takie trochę dziwnie tutaj jest, bo muszę to osobno kosić wtedy i tak. Będę musiał to chyba trochę przerobić tutaj. Kukurydza widzę, że tu dosyć sypiaja, a ja nie mam przywiozła jeszcze żadnej przyczepy na pole. Totalnie o tym zapomniałem.
Już mamy 10 minut odcinka. Ten czas naprawdę szybko leci. Ja ten odcinek nagrywam w poniedziałek. Wy go też zobaczycie w poniedziałek. Bo po prostu wczoraj nie miałem czasu na nagranie go. I teraz mam taką, no prawie godzinną przerwę od lekcji, to mogę sobie właśnie nagrać taki odcinek pomiędzy tym. Dziś mam w planach jeszcze nową serię wrzucić, ale nie wiem czy to wypali ten plan, bo ja nie tylko mam nagrywanie odcinków, ja muszę też mam inne obowiązki. A nie, oho, tu zahaczyłem, a nie tylko YouTube. YouTube, to, że ja nagrywam na YouTube, to jest taka bardziej moja pasja. Już jesteśmy w ogóle też coraz bliżej 30 subskrypcji. Już dużo nie brakuje do 30 subskrypcji. Tylko 4 subskrypcji mi brakują. Także ja się z tego cieszę. Może wbijemy to 40 subskrypcji do końca roku. Ja bym był bardzo wdzięczny i bardzo bym się cieszył, jakbym wbił to do końca roku. Ale może być to jednak trochę ciężko wbić to 40 subskrypcji do końca roku. Bo to w sumie jest no 20 subów w net. No niecałe. Jeszcze około 15 subskrypcji jeszcze bym musiał wbić. No to nie jest mało. Aż tak. No i mamy pełen zbiornik. Także się będę musiał teraz tepnąć do New Hollanda. Dobra, już jest pełen. O, już jesteśmy. Także ja sobie teraz podjadę nim na pole. Bo już myślałem, że tutaj przywróci ją, ale w sumie tam nie było aż tak dużej skarby. Żeby nie patrzeć. Ogólnie nie powiedziałem na początku filmu, skąd miałem te pieniądze, z racji takiej, że sprzedałem sobie moją całą soję na jedź. Właśnie sprzedałem sobie całą soję za 2200 parę. Moim zdaniem to są dobre pieniądze. Tak jest moje zdanie. Ale moim zdaniem to były naprawdę dobre pieniądze i dostałem prawie 60 tysięcy za tą soję. Także ja się mega cieszyłem, że tyle aż dało mi się uzbrać tych pieniędzy, że tak powiem. Dobra, i sobie tutaj wysypujemy pierwszy zbiornik. 14 odcinka wnet. Ja wam powiem, że tutaj trochę tej kukurydzy da z tego pola. Jak już mamy jeden zbiornik, to myślę, że trochę tej kukurydzy tutaj da. A ile w tym zbiorniku się mieści ton? Nie wiem, nie sprawdziłem tego. Mogłem teraz sprawdzić, ale zapomniałem. W ogóle o tym nie myślałem, żeby to sprawdzić. Tam rozłożymy i odjedziemy New Hollandem, żeby on nam tutaj nie przeszkadzał. Sobie właśnie nim odjedziemy na naszą skarpę tutaj. Dobra, tu go coś postawię. No wejdź do niego. Dobra, i włączamy i jedziemy, header włączamy i jedziemy. Nie wiem, dzisiejszy hashtag to może być hashtag żniwa kukurydzy, może być. Myślę, że taki hashtag możecie napisać, a wtedy ja wam dam serduszko, czyli hashtag żniwa kukurydzy. Ciekawe, czy ktoś w ogóle dotrwał do tego momentu i ten hashtag zostawi, żeby dostać serduszko.
pewnie i tak tego pola całego nie skoszę, więc nie zacznę sobie robić talerzowania, bo i tak chcę już nawet kończyć odcinek, no bo tak jak wspomniałem, nie chcę na razie robić dłuższych odcinków niż 20-minutowych, bo one po prostu się za długo wrzucają. Ja wam powiem, najlepiej, oho, już myślałem, że go wciągnie. Najlepiej moim zdaniem się wrzuca filmy w sobotę. Jeszcze też trochę zależy wszystko od pogody, ale właśnie nie obniżyłem. Właśnie moim zdaniem w sobotę najlepiej się wrzuca filmy. Tak jest moje zdanie. W sobotę najlepiej się wrzuca. Mam na zrobię sobie tutaj ten mały mijaka, małego. Szczerze myślałem, że zdążę więcej na tym odcinku skosić tej kukurydzy. Ale widzę, że nie. Że nie zdążyłem aż tak tu. Oj, kolejny znak poszedł. Dobra, zrobię sobie tu już ostatni przejazd. Naprawdę, ja myślałem, że więcej zdążę skosić. Może gdyby ten odcinek trwał dłużej, no to bym pewnie... No znowu mi jak pewnie bym więcej zdążył skosić na tym odcinku. Bo w sumie wczoraj, czyli niedziela, był 17-minutowy odcinek, a odcinek się wrzucał 2 godziny, a to tylko 17 minut, nie? Ale w sumie wczoraj była trochę zła pogoda, no bo wczoraj była deszczowa, pochmurna pogoda, więc to też od tego mogło trochę zależeć. Wiatr też był silny dosyć, także też to mogło trochę od tego zależeć, bo w sumie pogoda to też, pogoda ma swoje jakby trochę znaczenie, moim zdaniem. I ma jakieś tam, pogoda ma jakiś wpływ na ten internet trochę. Tak? Tak mi się wydaje. Dobra, już dużo nam tutaj nie zostało do skoszenia ostatniego przejazdu. Na pewno tą kukurydzę sobie sprzedam za jakieś dobre pieniądze. I trochę bym, myślę, że za tą kukurydzę tutaj dostanę, jak będzie dobra, jak będą dobre pieniądze. Bo ta kukurydza tu naprawdę, a to naprawdę dobrze sypie. W sumie dziś też pada, więc też może być trochę ciężko z internetem. Także co, ja to by było chyba na tyle. Ja się z wami żegnam. Do nas i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!